Ostatnio w polskim rapie powstają dość interesujące, a zarazem kontrowersyjne kolaboracje, które nikt się nie spodziewa. Jeżeli fity artystów z tego samego labela nie są czymś nadzwyczajnym, to już zwrotki raperów, którzy mają inne poglądy, czy są przedstawicielami różnych pokoleń na jednym traku, są naprawdę wielkim zaskoczeniem dla każdego. Weźmiemy pod uwagę chociażby projekt Tymczasem lub gościnną zwrotkę P na kawałku Jany Giego. Wspieram młodą krew, prawdziwych dawców, a jeśli jesteś sobą, to cały świat zdobądź, mogę ukraść twoje flow i zabłysnąć tu na nowo. Wcześniej już zrobiłem film na temat tego kawałka, więc możecie sobie tutaj zobaczyć. Tak czy inaczej, niektórzy miłośnicy prawdziwego hip-hopu pokazują w komentarzach swoje niezadowolenie tym, że... O kurde, ten raper nie musi nagrywać z tamtym, lepiej bym nagrał z tamtym. I w ogóle zaczął tworzyć jakieś gówno i przecież kiedyś było lepiej, a teraz nagrywa z jakimiś bananami, co robią trapy i nie da się tego słuchać. Okej, może i tak. Ale raczej uważam, że warto się dostosować do obecnej sytuacji panującej w branży. Albo chociażby nie być snobem przez to, że twoje czasy już minęły. Nie, nie przejdzie to, to już przesada, makabra. Pierdolona maskarada. I niektórym starym zawodnikom naturalnie wychodzi nie starzenie się, a raczej eksperymentują z czymś nowym. Sam nie chciałem, żeby zgredy coś narzucały mi. Dziś mam powrót do przeszłości, to mało laski z ryb. Oldschoolowcom jest ciężko, nie? Dobra, zbyt długi wyszedł mi ten wstęp. Dzisiaj porozmawiamy o najbardziej zaskakujących fitach, które zapowiadają twórcy i na które każdy czeka. Pyja gościnie na płycie Multiego oraz Rafonie z BDS-em. A jeśli masz już dość słuchania rapu, to zawsze możesz odpalić jakiś serial, tym samym wkręci się w zupełnie inny klimat. Tym bardziej, że sponsorem odcinka jest Showmax, wielka kolekcja filmów oraz seriali, a przez link znajdujący się w opisie możesz przetestować serwis za darmo. BDS Fit Rafonix to story, kurwa. Szatujcie to. Będzie tłumaczę to tym, że Rafon ma wpływ na młodzież. A tym bardziej, że jego kawałek nawiązuje do gier, tak więc nie może zabraknąć na niej znanego streamera. Moim zdaniem Rafonix odegrał i odgrywa bardzo, bardzo dużą rolę w internecie, jeśli chodzi o młodzież. Bardzo trafia do młodzieży. No zajebiście. Tylko, że co wspólnego Rafonix ma z grami, oprócz tego, że puszcza je w tle, kiedy jest najebany? Ej, ale mnie pij złote piwo, gościu! Dobra, ja tam nie mam z tym żadnego problemu. Dla mnie to każda akcja jest ciekawa i to propsuje. Ale widać wielkie oburzenia wśród słuchaczy, którzy zarzucają mu coś w stylu: co ty, baranie, pierdolisz? Chcesz tylko prania mózgu dzieciaków? Jak ten Patus Rafonix, czy jak mu tam? Robicie gówno, nie muzykę, i to dlatego zapraszacie patusów. Zapoznaj się lepiej ze starą szkołą i zobacz, jak się kiedyś robił rap patusie kolejny. Jaki wkład ma ten zjew młodzież? Promowanie patologii i szczucie debilizmem. W ogóle mam wyjebane na wszystko, człowieku, teraz. Polecam, kurwa, dzieciom. Okej, przecież nikt nie twierdzi tego, że ma pozytywny wpływ i jest święty, a tylko to, że faktycznie trafia do młodzieży. Tym bardziej, że Rafon wystąpi tylko w Insta i nie będzie nawijał żadnych wersów. Tak więc cała kultura hip-hop, której nie ma, może spać spokojnie. Serio? Jeżeli chodzi o track, to będą tam wersy nawiązujące do Lola, CS-a, Metina oraz GTA. O tym, że są w życiu typy jak Ryder albo Big Smoke i że trzeba wykorzystywać swoje szanse. Chcę więcej diamentów niż jest w LOLu, a jak jesteś typem typa, który nie złapie pociągu, uważaj na Ryderów i uważaj na Big Smoke. CJ! Ja tu. Kolejny bardzo oczekiwany przez wszystkich gość na płycie BDS-a to Eldo. Ale poruszenia wywołało to, że na tym traku będzie też występował Białas, z którym Eldo miał kiedyś w starcie. Co? Kurwa, mam udawać, że jest dobrze. Giełda rękopisów i mądrości z książek. W polskim rapie autentyczność jest fikcją. Jeszcze z roku będziecie straszyć mnie policją. Było to 7 lat temu i jestem bardzo ciekaw, czy będą w jakiś sposób nawiązywać do tej sytuacji, czy raczej olejam ten temat. I jeszcze bardziej mnie ciekawi to, jak Oldschoolowy zabrzmi na nowoczesnych bitach. To nie karnawał, ale tańczyć z nią chcę. Znam ją 30 lat, ale wciąż niewiele wiem. Wiele serc bije dla niej, wiele w niej. Do szaleństwa zakochane, wszystko zrobić są w stanie. No i kolejny dinozaur, który już sobie dobrze radzi z trapowymi brzmieniami, to Peja.
Тим разом на фіті у Young Multiego. Очевидно, то колені тема до нажекання в коментарях на то, що хтось там щось зрадив і так я там. Але як не раз П зазначав в вивядах, то ю ще не приймує опініями на тема своїх децизій в музиці. Радше ю ж випросував собі і зараз може робити то саму, що подоба. Обесні мульті є найбарше хайтуваним творцом. Ну бо як то є навіть огувні явчонка сукцеси? Риху зазначив те, що вже на початку ніхто на нього не ставив. І то для того, що ми люди, хто вже здобуваємо всістко працю. А як відомо, брак продуктивності, напевно, не можна зажутити мультєму. Тяжко працюємо. Пея юшу доводню вже з десидування не бжмі гупя в полоншанню з новим школом, а тільки є з добрим додатком. Так він шукаємо на коленом заскокуємцем колаборація молодого покоління зі старим школом. Цуж, на тим ж закінчимо. Дайте знати в коментарях, що тим всім мисліте. Для мене предвшістким лічище то же, що ще діє, а не якісь рутинове випущання своїх пуїт. А чи те кавалки маємо якийсь приказ, трешть, філософія, і чи вагули мушом є то всістко? Нех собі кожен сам децидує. Запрошуємо спрадіть попередні отінки на тим канале. І до побачення юж круце в колених матеріалах. Chciałby mieć wszystko, lecz nie dostanie nic. Tak mnogo MC chcieli być MC, no nie wszyscy poняли суть своей миссии. Ej ty kolo, już tak wcześniej robił ktoś. Wasze rapy marne kopie, już to wcześniej robił ktoś. How many MCs wanna be MCs, never be MCs, but they get MC. Czyste ksero, nie szukanie inspiracji ze Stanów, teledyski, Londynu i Francji. Na siłę szukasz nas, kserowania innych krajów. A robisz polski rap, który wziął się tu ze Stanów. To wy odpierdalacie.